Siema! Nic się nie stało, no trochę palma się przewróciła, ale to nieważne. Jedziemy dalej. Zdobywamy nowego Hot Wheelsa. I ciśniemy nim na fali! Juniorski obstrołek dalej nie znalazł pracy i się bawi samochodzikami zamiast jeździć prawdziwym autem LOL. Pozdrawiam! No a teraz! Te samochodziki są naprawdę mega. No siemanko, żdwanko, z tej strony Domi! And welcome back to Forza Horizon 5 Hot Wheels! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Forza Horizon 5 Hot Wheels, ponieważ mamy dużo questów do wykonania. Jeżeli chcecie, abyśmy dalej sobie grali w Forza Horizon 5 Hot Wheels, dajcie znać koniecznie w komentarzach i pogramy sobie więcej. I znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Forza Horizon 5, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag Forza Horizon 5. Lecimy w sobie, bebe! Dobra, co my tutaj dzisiaj musimy zrobić? Przystanek Horizon Hot Wheel, Horizon to dom krętych torów. No dobra, no to tutaj już jesteśmy, ale gdzie ja teraz muszę pocisnąć? Na przykład, no tutaj sobie już byliśmy, zrobiliśmy sobie 3. Aby odblokować rangę pro i klasę A, musisz zdobyć następną liczbę medali, 112. Tutaj coś mamy, wycieczka Horizon. Zapisz się na wycieczkę Horizon, by ścigać się z driwatorami i pięcie na w całym Meksyku, ale to... Ja nie chcę, ja na przykład musimy pojechać sobie tu, o. Powiedzmy tu, nie? No to... Polecimy sobie teraz tu. Oh my god, jaka tu jest piękna grafika. Ja nie wiem dlaczego, ale tutaj naprawdę się dobrze zrobiło. Bo tutaj wcześniej inaczej wyglądało. A spójrzcie w ogóle, co teraz się tutaj dzieje. To jest aż niemożliwe. Tam jakaś... Gdzie mam jechać? Prosto, nie? Dobra, prosto. Ciśniemy 300 na godzinę. Czajcie, to dostałem samochodzik taki najgorszy, a i tak już ciśniemy 313 na godzinę. Może i pocisnęlibyśmy nawet więcej, gdybyśmy nie mieli takiego samochodu, który ma taki opór powietrza, tylko jak sobie jechaliśmy na początku, był taki płaściutki. Miałem tam pojechać. Czemu mi nie mówisz, że mam tam jechać, synek, co? A czy ja mogę tu zeskoczyć na dół? O... Okej? A to czemu ja mogę... Tutaj można zeskakiwać tak na dół? Jak ja mam teraz wrócić na tą, na ten tor? Co... A tutaj! Okej, to ja nie wiedziałem, że ten tor jest połączony z tym światem. Ale to jest mega! No dobra, no jesteśmy i co teraz? Niebezpieczny sprint w leśnym wąwozie. Jak to jest? Okej. Plastikowy teren może... Kup polecany samochód. Czy my możemy sobie kupić? Bo ja mam chyba 40 coś milionów. Ale... Ja bym chciał Hot Wheelsy. Nie mogę nic więcej kupić, no to ścigamy się po prostu tak. Niebezpieczny sprint... Jestem... Rozpocznij zawody... Jestem gotowy. Okej. No i ty, tutaj nawet ludzie są na tych Hot Wheelsach. Jak oni tutaj dojechali, to ja nie mam żadnego pojęcia. No chyba tak samo jak i my. Najpierw ich przywieźli. W ogóle pamiętajcie, że ja gram na wybitnym poziomie Forza Horizon, więc może być około ciężko. Ale no dobra, bo tutaj trzeba zdobywać jakieś medale, dzięki którym oczywiście później będziemy się mogli zakwalifikować na lepszego drivera. I zaś ten smok tu jest, jakie to jest mega! Że obok tego smoku sobie tutaj tak, znaczy pod tym smokiem przejechaliśmy. A niektórzy tutaj nie korzystają z tych samochodów Hot Wheels, czy to oznacza, że my nie potrzebujemy takich samochodzików? Bo ja widziałem, że to ktoś, no ten tutaj jedzie na przykład sobie Nissanem, tamten jechał Toyotą. Tu widzę, że ktoś sobie jedzie Hot Wheelsem. Ale... Bo jak ja się chciałem, jak ja tutaj chciałem przyjść na ten świat Hot Wheels, to mi pisało, że muszę być bardziej rozwinięty umysłowo, żebym mógł sobie jeździć tutaj normalnymi samochodzikami po tych Hot Wheelsach. Oh my god, i teraz będziemy jechali bokiem. 200 na godzinę i bokiem. Dosyć bardzo jest to ładne, że tutaj te skały są też tak podświetlane i w ogóle. To jest aż niemożliwe, jaka ta gierka się zrobiła piękna. Naprawdę bardzo mi się podoba. Dobra, udało nam się na pierwszym miejscu, zakończono numer 1. W ogóle jeżeli będziemy, oni tam na początku mówili, że jak będziemy mieli im wyższy poziom, tym będziemy zdobywać większe poziomy, więc to nie ma jakiejś tam super tragedii, żeby chyba zdobyć te medale. Ale ciekawe, co mi teraz powie. Wygraj wszystkie 3 wyścigi klasy B odblokowane w randze amatora. Okej, dobra. Pojedźmy sobie teraz na kolejny wyścig. Tu, tutaj mamy kolejny. Niebezpieczny sprint. No dobra, ciśniemy teraz tu, chyba że mamy tutaj. Tu jest w ogóle strefa pomiarowa. Chyba że mamy tutaj coś blisko. Nie, nic tutaj na razie nie. Tu nic, tutaj też coś jest. Dobra, a tutaj się z powrotem wraca do Meksyku. Okej. Tu już to sobie przeszliśmy. No dobra, no to lecimy sobie teraz
na kolejne 5 km musimy pojechać. No dobra, no spoko. A ciekawe, co się stanie, jak ja się zatrzymam. Czy ja spadnę? Ty, ja spadam. Ale się tutaj zatrzymam. Szkoda, że ten samochód się tak nie przewróci i nie poleci na dół. No taka troszeczkę lipa, muszę wam powiedzieć, no ale mówi się trudno. Jak się nie ma tego, co się ma, to się ma to, co się lubi, czy jakoś tak. No dobra, już prawie dojechaliśmy. Oh my god. 200 metrów mi zostało, tu jakieś wodospady w ogóle. Ja jestem ciekawy, jak to... Znowu muszę nawrócić. Ja jestem w ogóle... Tu w ogóle jakaś woda leci. O co w tym chodzi? Czy my tam możemy jeździć, bo to wygląda jak tor? Okej, ciśniemy. Niebezpieczne coś tam po leśnych zakątkach. Okej, ciśniemy. Pewnie nam się uda znowu na... Nie chcę mówić, ale może się uda na pierwszym miejscu. Widzicie, no ten tutaj ma Toyotę. Ja mam Hot Wheelsa, ktoś tam też jeszcze ma Hot Wheelsa, więc najprawdopodobniej no później będziemy mogli sobie też takimi samochodzikami tutaj jeździć. O, i tutaj możemy po wodzie jechać i... Czy nie jeździmy cały czas po tych plastikowych torach? Tylko jak sami widzicie, możemy też mieć takie mapki, gdzie jeździmy... No teraz znowu jesteśmy na tych plastikowych torach, bo powiedzmy, że to jest plastikowy tor. Ale też jeździmy po zwyczajnych, tak, ale to jest mega, tu będzie mega wyskok! Oh my god. Oh my god. Ale to było dobre. Widzicie, teraz na przykład jeździmy cały czas po takim lesie. A ja się spodziewałem, że tutaj cały czas będziemy Hot Wheelsami. Ty, ale ja nie wiem, czy ja dam temu. Bo ten Nissan on tam ciśnie na maksa. On jest o wiele szybszy niż ja. No przecież to jest bez sensu, no. Oh my god. Co to, jakaś wyskocznia tu? Aha, bo to są te wyskocznie, no przecież. I tu kolejna wyskocznia. No to ja już mu chyba nie dam rady. Tak mi się wydaje, bo jedziemy teraz cały czas tak samo, z taką samą prędkością, widzicie, 400 na godzinę, a tu już za chwileczkę będzie koniec, 314, nie no, może dam jeszcze radę, no nie! Uciekaj tym Nissanem, dobra, jesteśmy, udało mi się go wyprzedzić na samym końcu, tutaj mega, żeśmy zwolnili i znowu kolejne przyspieszenie i uwaga, za chwileczkę powinniśmy być na samym końcu. I jesteśmy pierwsi, no jakbyś inaczej. Dobra, gdzie mamy ostatni... Nie tu, to gdzieś jeszcze dalej było, to chyba... 6 kilometrów. I tak musimy odkrywać trasę, więc... Pojadę. Hamuj! O... Siema! Nic się nie stało, no trochę palma się przewróciła, ale to nieważne, jedziemy dalej. To jest też dobre, że tam tak jakby mieliśmy, widzicie, takie tropika. Tutaj mamy z kolei lód, a tam gdzieś dalej, tam jest ta lawa czy coś takiego. Także tutaj mamy tak jakby trzy światy, albo nawet i cztery w jednym. A tu jest ta lawa. Oh my god. I tutaj też robimy 385 tysięcy razy fikołki jakieś. I tu jest gdzieś XP, ja to widzę. Chyba tam będziemy gdzieś mogli przy tej lawie jeździć, tak mi się wydaje. No bo skoro mieliśmy tam znacznik XP, no to tam gdzieś expa można strącić. Pewnie tam będzie za 5000. Dobra, jesteśmy już. Hamujemy. Proszę bardzo. Hamulce by się tu lepsze przydały w tym samochodzie. Na śliskich zakrętach musimy uważać. No ja się postaram, żeby to zdobyć pierwsze miejsce po raz kolejny, ponieważ to jest ostatni znowu wyścig, więc powinno być chyba ok. Jak tutaj też ładnie śnieg pada. O, i tutaj po śniegu będzie... To mi się podoba. To mi się akurat podoba, że jedziemy sobie teraz po tym... Teraz by się dużo śniegu przydało. No przecież u nas jest dzisiaj do 40 stopni. Ja sam w studiu mam 30,5 stopni. Klima chodzi, a i tak jest 30 stopni. To jest po prostu niemożliwe. Tu są tak mury nagrzane. Ślisko. Zapomniałem, że mi powiedziała, że będzie ślisko. Co? Czemu? No, tu jest checkpoint. No wyskoczyłem. Kolejny punkt kontrolny jest tutaj. Wciśnij. Ale po co? No przecież dobrze jedziemy. No, no o co ci tam chodzi? Nissan! Ja nie wytrzymam z tym typem, nie? Ten Nissan jest po prostu nieprawdopodobny. I Nissana bierzemy, proszę. O nie. Ale tu ślisko. Ale tu. Uciekaj stąd. Za chwilę będzie meta, tu, cyk, proszę bardzo. I tu ostatni punkcik. Nie czuję się zagrożony, więc na spokojnie, moi drodzy, wygrywamy trzeci wyścig na pierwszym miejscu. I może mi się w końcu jakaś aukcja, bo ja chcę najlepszy samochód, jaki jest Hot Wheelsów,
w tej grze nie wiem, ale może wydaje mi się, że najdroższy to jest chyba najlepszy, chociaż nie jestem pewien. Bo wybrać rangiem pro i klasę A musisz jeszcze zdobyć 39 medali. Przecież to jest bez sensu. Czekajcie, bo my gdzieś tutaj jesteśmy. Tak. Megan. Okej. I tu jest ten typek, ja? Znaczy ten balon. No dobra, no to lecimy. Proszę bardzo. O, myślałem, że go nie trafię. Tutaj jest w ogóle płonący wyskok. Ale ja... Musimy zdobyć tą... Oh my god! Dobre! Dobre, ale czekajcie, bo ja muszę pojechać sobie, wiecie gdzie ja muszę pojechać? Nie mam żadnego pojęcia. 4 km, wydaje mi się, że lepiej będzie iść do miasteczka. Kupuj... No dobra, no idźmy do miasteczka festiwalowego. Może... Chociaż wątpię, bo mogę kupić sobie nowy samochodzik już. Hot Wheels, muszę się tym męczyć. 48 milionów mam, nie ma tragedii jakiejś. Hot Wheels, gdzie my je mamy? Hot Wheels. O, są! Drugi mi się odblokował. Czemu zablokowałem? Aha, no to muszę mieć rangę wyższą, no dobra. Tu jest w ogóle strefa pomiarowa, prawda? A na czymś takim. Okej. Więc chyba nie powinno być tragedii, żeby zdobyć 3 gwiazdki tutaj na tej strefie pomiarowej. Proszę bardzo. Udało się. Ale ja mam tu... Ja w ogóle mam tu wyłączony ten interfejs, nie wiem dlaczego. Tu coś jeszcze jest, tu. A to niedaleko, zaraz tu, o, proszę bardzo. Tu może być troszeczkę lipa, bo nie jestem tak mega rozpędzony, taki jaki powinienem być. Mam tylko 180 na godzinę, no. O. Odblokowano nową rundę kwalifikacyjną Hot Wheels. Jedną... Ale czemu? O. No dobra, ale ja tutaj chciałem sobie zrobić pomiar! A nie żadny... No jedna gwiazdka, no widzicie, no jedna gwiazdka, no. A jesteśmy w końcu na tej wodzie tu! O której ja właśnie mówiłem, że tu jakaś woda płynie sobie. I w końcu jesteśmy na tym torze. Oh my god. Ja nie wiedziałem, że po tym można jeździć. Dobra, jesteśmy. Historia Horizon na fali. Co my tutaj mamy nowego? Oj, jaki samochód! Okej. Wodne koryta przy dużej prędkości! Dlatego żeśmy tutaj przyjechali. Oh my god, jaki wóz! Oh my god! Oh my... To jest jakiś elektryk? Nie no, fuel tam miał, więc nie. No to nie jest żaden elektryk, ale muszę wam powiedzieć, że takim samochodem przy... Oh my god! Duś! Trzeba się w ogóle jechać 200 na godzinę po takiej wodzie? Ale ten samochód już mi się mega podoba, on jest taki mega kosmiczny. Bardzo ładny ten Hot Wheels tu. Co tu zaś jest wyskocznia, ja nie wytrzymam, patrz. Cyk! Okej. Okay. Co prawda nie 300 na godzinę. Ale... O, co teraz się dzieje? Następna rynna? On w ogóle nie potrafi skręcać ten samochód. No bo jedziemy szybko. O! 300! Prawie 300 na godzinę! On się chyba dobrze czuje w takim środowisku! Mi się wydaje, że on on zaczyna przyspieszać, jak jest woda. Przecież to jest niemożliwe, ty! Jaki on jest nienormalny, ten samochód! Ale bardzo mi się podoba, mega! Okej. Do rangi profesjonalnej! Czyli mamy kolejną, moi drodzy, rangę. Myślałem, że dostanę tylko 2 gwiazdki, ale jednak udało się. Dobra, moi drodzy! Szybszymi samochodami. Jeżeli chcecie więcej Forza Horizon 5 Hot Wheels, zostawcie koniecznie 1000 łapek w górę i widzimy się w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!